Boxer.org. Rozmawiamy dzisiaj z Mariuszem Kołodziejem, byłym szefem Global Boxing, przedsiębiorcą mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie Mariuszu, dziękuję, że się pan zgodził na rozmowę. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze pytanie to oczywiście, no wiadomo, jest pan przedsiębiorcą i nie, no, trudno nie zapytać o pandemię koronawirusa. Jak odnajduje się pan aktualnie w obecnej sytuacji oraz jak pandemia koronawirusa wpływa na pański biznes? To znaczy ja prowadzę, akurat i tak się składa, że prowadzę interesy, które są niezbędne do życia, czyli żywność głównie. A w związku z tym no, zapotrzebowanie zawsze będzie, bez względu na to, co się dzieje na świecie. Ludzie potrzebują jeść, potrzebują wypić wodę, a potrzebują mieszkać też. Nieruchomości to jest następna rzecz, którą się zajmuję. W związku z tym, no wiadomo, wszystko jest nie zrobiono w takich numerach jak wcześniej, no ale pracujemy cały czas, nie zatrzymaliśmy produkcji nawet na jeden dzień. A radzimy sobie, a nie wiem, koronawirus jest koronawirus. Ja dalej nie mogę przebawić pewnych rzeczy z tym związanych, nawet patrząc na same statystyki. Równo rok temu mieliśmy tutaj wirusa grypy. Zginęło ponad 60 tysięcy ludzi. My jesteśmy przy koronie wirus teraz, gdzie na dzień dzisiejszy jest ratem 55 tysięcy ludzi. Wiadomo, to jest strata, gdy ludzie umierają, ale to się wyolbrzymiane. To jest moja prywatna opinia. Zatrzymany jest cały biznes, wszystko dookoła, co się dzieje. Nowy Jork jest praktycznie zamknięty. Ale życie, a dalej radzimy sobie. Ale tak jak pan mówi, widać ogromną różnicę teraz, jeśli chodzi o sytuację w Nowym Jorku, bo tak jak pan mówi, jest zamknięty Nowy Jork, też Adam Kownacki o tym wspominał, więc ta różnica jest duża, prawda? Od tego, co było dwa miesiące temu, od teraz, to tak jak teraz wygląda ta sytuacja. No praktycznie wszystkie hotele, wszystkie restauracje są zamknięte, nie ma ruchu, nie ma turystów, a samoloty nie przylatują, nie wylatują stąd, poza granicę Stanów, a tam z małymi wyjątkami, także aglomeracji, która naprawdę tętniła życiem 24 na godzinę, nie ma teraz chyba nic. Wszyscy są zamknięci, rzadko można spotkać kogokolwiek na ulicy. W związku z tym, że nawet jeżeli chodzi o dowożenie produktu, to teraz klientela zmieniła się, wszyscy zamawiają do domu bezpośrednio. Taka jest rzeczywistość na dzień dzisiejszy. Zastanawiałem się, jak rozpocząć z panem rozmowę o samym boksie, ale pomyślałem, że i dla kibiców, i dla nas pewnie będzie fajnie pogadać, pewnie chronologicznie podać kilka najważniejszych szczegółów. 2009-10 rok, powstanie Global Boxing Gym. Kilka polskich nazwisk, pomagał pan kilku polskim zawodnikom na samym początku, bo oczywiście mówię na samym początku. Co tak naprawdę pana skłoniło, żeby z 10 lat temu, 11 lat temu założyć gym w Nordbergen, rozpocząć taką działalność bardziej może menadżerską, bardziej taką pomoc między innymi Adamowi Kowalskiemu. Skąd ten boks się wziął u pana w życiu? Jeżeli potraktujemy to troszeczkę z przymrużeniem oka, to była sprawa, że tak powiem, zakładu. Okay? Dawno temu, gdy Tomek Adamek otrzymał Ringside Belt Magazine, Zygi, który jest moim bardzo dobrym przyjacielem wielu lat, praktycznie od samego początku, kiedy przyjechałem tutaj, zaproponował, żebyśmy zrobili to w jednej z moich kawiarni. Zrobiliśmy to oficjalne przyjęcie tutaj, wszystkie przemówienia odbyły się i tak dalej, i tak dalej. Po zakończeniu tego wszystkiego była ta część taka nieoficjalna, gdzie poszliśmy po prostu do restauracji na kolację. No i w związku z tym, że była to pewnego rodzaju duża uroczystość, przyjechało parunastu znanych promotorów, których wszyscy znają. Ja nie będę wymieniał nazwisk teraz czy imion. No ale potoczyła się dyskusja na temat promowania, na temat wszystkich rzeczy związanych z boksem i tak dalej, jaka to jest bardzo ciężka praca, ile to jest wyrzeczeń, tego typu rzeczy. I jak Polski podniosłem się, powiedziałem po prostu do paru osobników, że to nie jest żaden biznes, dlatego że praktycznie nie inwestujecie nic oprócz cudzych pieniędzy, wykorzystujecie gotowy towar, bo w Stanach wygląda to troszeczkę inaczej, żeby walczyć w boksie zawodowym, trzeba samemu się doprowadzić do tego poziomu. Gdy macie gotowy towar, bez wydawania większych pieniędzy na reklamy, w związku z tym, że telewizja za to płaci, organizujecie walki i odbieracie chłopakom tyle i tyle pieniędzy. Jeden z tych gości poruszył się i powiedział mi co? Piekarz teraz będzie promotorem.
Ja powiedziałem tak, wiesz co, ja ci gwarantuję, że mogę to zrobić 2 razy szybciej, 2 razy lepiej, niżeli ty przez całe życie. No i od tego się zaczęło. A 2 tygodnie, 2 miesiące później zacząłem myśleć o gymie. Wybudowałem gym, miałem budynek swój, także nie kosztowało mnie tak dużo. Postawiłem Global Boxing i na praktycznie konferencję prasową otworzyliśmy to. Konferencja prasowa Adamka z Estradą. To było Grand Opening. Dosłownie rok później, niecały nawet rok później. I od tego się zaczęło, także wziąłem najpierw bodajże, tak, pierwszym zawodnikiem w sumie takim oficjalnym był u nas Adam Kownacki. Miał wtedy bodajże jedną walkę zawodową. Drugą walkę zrobiliśmy u jego przyjaciela w Tunica, Mississippi. Tam został, to był Jonathan Banks, I believe. I to, co zobaczyłem, publiczność go uwielbiała, dlatego że był Adaś tak jak Adaś. Wyglądał tak jak wyglądał, miał tą dziecinną twarz, od tego była babyface i po prostu w momencie, gdy stanął w ringu z takim zawodnikiem jak Banks, możecie na wideo to zobaczyć, to był potężny, potężny chłop. No, zmasakrował go, tam zostawił go w ringu. Towarzystwo w tym w kasynie było strasznie zadowolone. No i zaczęli go lubić. Nawet do tego momentu, że właściciel kasyna zaproponował mi, że każde następne walki na jego koszt, żeby Adasia przywozić tam, on będzie organizował wszystko dla niego. No ale potem były różne perypetie z Adamem, złamana ręka, parę walk, które uzgodniliśmy, ale mówię, wypadki potoczyły się i nie odbyło się to. Że Adaś był pierwszym zawodnikiem, następnym zawodnikiem bodajże był wtedy, to była część tego zakładu, że wezmę kogoś, wypromuję szybciej, aniżeli ktokolwiek potrafił i podpisaliśmy kontrakt z Mariuszem Wachem w 2010 roku. Zabrało nam to od momentu do podpisania kontraktu do faktycznej walki z Kliczką raptem 2 lata. 18 miesięcy dokładnie. Także to był mój zakład, który wygrałem i nie o jeden pas, ale o 5 pasów. Zawodnika, który przyszedł znikąd, to po prostu, żeby udowodnić tym paru osobnikom, że może być to zrobione. Oczywiście wydałem worek pieniędzy na to, bo zorganizowanie gymu i tak dalej, to nie był wydatek rzędu tam 50 tysięcy, ale kosztował worek pieniędzy, ale tak jak mówię i od samego początku powtarzałem, że to nie jest zawód, to jest po prostu hobby. Tak, proszę. Było coś takiego, co pana zainspirowało w boksie, na czym się pan wzorował, bo na przykład no, w Warszawie jest Knockout Promotion, też jest jedna sala, no, zupełnie może inna, natomiast też są trenerzy, zawodnicy i w jednym miejscu to jest wszystko tworzone. Na czym się pan wzorował, bo jedna sala, jeden gym to często jest taki rzadki widok, żeby jedna grupa promotorska miała jeden gym. To znaczy nie jeden, bo w sumie rozwinęliśmy to dalej, powstał następny Dzierżoniowie, to jest No Global tak. Boxing, stworzony przez nas, powstał następny w Tarnowie do rozwijania z panem Maciejewskim, który go prowadzi, także dwa przedstawicielstwa w Polsce są, dalej istnieją i funkcjonują. W zasadzie cały koncept tego budynku i ulokowania, powiem szczerze, nie wzorowałem się na niczym, wziąłem paręnaście katalogów, których zobaczyłem usytuowanie pewnego sprzętu i w zasadzie poskładałem go to sam. W związku z tym, że było miejsce do treningu, miejsce było czyste i w momencie, gdy mieliśmy tą pierwszą konferencję z Adamkiem, zgłosiło się dosyć dużo prasy tutejszej. Od telewizji w sumie do gazet, które były zainteresowane tą lokalizacją z uwagi na to, że jest to bardzo blisko Nowego Jorku i pomiędzy w sumie Atlantic City też. No i z uwagi na to bardzo dużo wykorzystywaliśmy gym do różnego rodzaju takich, że tak powiem, spotkań, czy pre-fights, treningów, czy nawet przez 2 lata z rzędu wszystkie katalogi bokserskie Everlast, które były robione, zdjęcia były robione tutaj. W związku z tym wszyscy najlepsi bokserzy, którzy byli, czy to był Donate Wilder, czy to był Andre Ward, wszyscy przyjeżdżali tutaj na photoshoots. Na praktycznie tydzień, czy ile, bo to zajmuje parę dni. Także była ciekawa sytuacja, bo dzięki temu mogłem poznać ciekawych ludzi, że tak powiem. Bardzo ciekawych ludzi, w większości bardzo wpływowych ludzi. To pomogło tak samo rozwinąć promotion.
10 lat temu pojawił się wywiad na Boxer.org. Pan pokazywał kibicom, jak wygląda gym, który pan stworzył. I Tak. wtedy był temat Adama Kownackiego. On miał chyba 2-3 walki wtedy i były plany, żeby zakończyć te 4-rundowe walki Adama, przejść na 6-rundówki. Ale wtedy zaskoczyło mnie to, co pan powiedział w tym wywiadzie, bo powiedział pan, że no, jesteście takim teamem, rodziny Adama plus pan, i szukacie jakiejś alternatywy dla Adama. Natomiast powiedział pan, że stoczy jedną walkę i pomyśli też o szkole, tak? Bo szkoła jest najważniejsza, bo też po boksie też trzeba coś robić. Więc to nie było tak, że kariera, tylko kariera boks, tylko też pan chciał zobaczyć, żeby były różne alternatywy dla Adama. Dla Adama i tak samo dla reszty zawodników, którzy tutaj byli, założenia były takie, że pomijając to, że mają być dobrymi bokserami, muszą zapewnić sobie też jakąś przyszłość poza ringiem. Wiadomo, że nie każdy będzie mistrzem świata i nie zarobi parę milionów dolarów. Jednemu się uda, drugiemu nie. Jeden ma talent, drugi nie, ale życie toczy się dalej i musi coś zrobić z sobą. A w związku z tym, w tym momencie, gdy Adam złamał sobie rękę, gdy nie mógł trenować, nie mógł walczyć, zabraliśmy go do, to było Kennedy College, gdzie miał się kształcić. To znaczy w wolnym czasie miał po prostu zrobić sobie jakąś profesję. No, nie dla wszystkich jest szkoła wskazana, także po jakimś czasie zrezygnował z tego i po prostu poszło tak, jak poszło. Ale Adam, jeżeli rozmawiamy o Adamie, to była bardzo ciekawa sytuacja, bo oglądając z perspektywy czasu, 10 lat później, teraz, to co widzę i komentowanie komentatorów w telewizji u was, czy w prasie, czy w czymś, po prostu śmiać mi się czasami chce, dlatego że w momencie, jak próbowałem promować Adama, wszyscy się po prostu wyśmiewali, od promotorów do prasy, do jak można, w życiu niczym nie będzie, nic nie osiągnie i tak dalej, ale Adam się osiągnął to przede wszystkim nie dlatego, że miał jakiegoś tam promotora wielkiego, tylko miał po prostu rodzinę za sobą. Ludzie, którzy go trzymali od wszystkich złych rzeczy, którzy pomagali mu, mieliśmy taką sytuację, że bo z Adamem nigdy nie podpisaliśmy kontraktu. Po tych wszystkich złamaniach, po tych wszystkich perypetiach, był w zasadzie tutaj nawet z mamą u mnie, żeby podpisać kontrakt, żeby się dalej nim zajmować, ale Adam już był na, nie wiem, na takim poziomie, ale po prostu ja już nie czułem potrzeby tego robienia. I w tym momencie poprosiłem adwokata swojego, żeby otworzył mu firmę Kownacki Promotion i wspólnie z rodziną w sumie, oni nie potrzebują promotora, nie potrzebowali w tym momencie, dlatego że miał grono kibiców, którzy wszędzie za nim jeździli. I głównie rodzina pomagała mu w prowadzeniu jego kariery. Dzięki temu wszedł tam, gdzie wszedł. Na pewnym etapie, wiadomo, jeżeli dojdzie się już do pewnego poziomu, trzeba mieć kogoś, kto będzie za ciebie załatwiał, jakiegoś przedstawiciela, który będzie załatwiał wszystkie inne rzeczy dla ciebie z telewizją, sponsorami itd., itd. No i parę lat temu wziął sobie menadżera czy promotora, nie wiem kogo teraz ma. Ale głównie przede wszystkim Adama rodzina, no i Heyman, który nagrywał mu walki. A pan spodziewał się 10 lat temu, tam no, była 3-letnia przerwa, wrócił w 2013, potem rok znowu przerwy, były kontuzje. Tak dajmy na to, kiedy walczył na przykład Wach z Kliczką, to był 2012 rok, to czy pan sobie na przykład wyobrażał, że w 2012 roku wyobrażał pan sobie, że Adam Kownacki dojdzie do tego momentu, w jakim jest teraz? Wiedziałem, że dojdzie, nie wiedziałem, że tak daleko dojdzie, ale paru znajomych tutaj, między innymi wasz reporter Bubel, który Bubel go w zasadzie przyprowadził do mnie tutaj, a tak samo jak i ludzie, którzy byli dookoła niego, bardzo mocno wierzyli w to. Adam ma specyficzną rzecz. Jeżeli kogoś określa się po wyglądzie, można się naprawdę bardzo pomylić. Adam ma jedną rzecz, która jest naturalna, ma po prostu uderzenie. Powiem ci szczerze, jeżeli za każdym razem, jak przyjdzie do mnie, jeżeli mnie klepnie w plecy, to ja potem mam siniaki. Nie dlatego, że mnie mocno uderzy, tylko po prostu taką ma ciężką rękę. I takie, wiesz, jedno uderzenie od niego powala gościa, jeżeli trafi oczywiście. Ma swoje problemy z obroną, ale jeżeli już trafi, no to powali każdego. Każdego dosłownie. To jest jego atut. Reszta, no to nad resztą trzeba pracować. To jest technika, to jest wyszkolenie, to są wszystkie inne rzeczy.
A pan teraz bo mówi się też o tym, że Adam za bardzo nie wyjeżdża na obozy przygotowawcze. Dużo mówi się o tej walce z Heleniusem. Dużo osób też wspomina o tym, że no fajnie, żeby pięściarz na kilka tygodni wyjechał z miasta, na przykład w góry, potrenował 8-9 tygodni. Pan sobie wyobraża, że gdyby Adam na przykład teraz też, może teraz nie, bo jest koronawirus, natomiast gdy to wszystko ucichnie, to warto, żeby Adam miał też takie obozy przygotowawcze za miastem, poza rodziną, żeby skupił się tylko i wyłącznie na boksie, czy to nie ma za bardzo różnicy? Nie wiem, to zależy od osoby, dlatego że jedni ludzie potrzebują być w okręgu swoich zaprzyjaźnionych ludzi, którzy ich wspomagają, czy wspierają, czy motywują, a inni potrzebują być na odludzeniu. Także w tym wypadku, skoro całe grono ludzi, którzy się im zajmują i sprzyjają mu, nie ma znaczenia, gdzie on trudny. Ważne jest to, żeby był odizolowany od wszystkich złych rzeczy, które są dookoła. A tak jak mówię, rodzina to stwarza, zwłaszcza żona, która ma teraz, to jest boss, tak samo jak u Adasia w domu. U niego w domu mama rządziła i tyle. I Adaś nie mógł podskoczyć, bo jeżeli mama krzyknęła na niego, no to wiesz, Adaś robi się malutki. I tak samo teraz, żona kontroluje, bardzo dobrą partnerkę życiową ma, która dba o niego i są efekty tego. Zostawmy na razie temat Adama. Początki Global Boxing. 2010 rok. Mariusz Wach w Niemczech na gali Uniwersum pokonuje przed czasem Christiana Hammera. Widać tam było, że był jakiś konflikt z Andrzejem Bittrukiem, nie dogadywali się. Mariusz miał kontuzję. Przygotowywał się bodajże z Piotrkiem Wilczewskim wtedy. I nagle pojawia się pan. Organizuje pan, czy podpisuje pan z nim kontrakt? Jak do tego generalnie doszło, jaka była geneza? Bo o zakładzie wiemy, natomiast jak wyglądało generalnie pertraktacje z Mariuszem? To znaczy, to nie było jako takich pertraktacji wielkich, dlatego że z Mariuszem, tak samo jak z Piotrkiem Milczewskim, znaliśmy się wcześniej, dlatego że Andrzej Gumitruk tak samo był tutaj, paru innych zawodników. Oni przyjeżdżali tutaj z Gumitrukiem na różnego rodzaju turnieje, także znaliśmy się od bodajże 2006 roku, nawet szóstym czy ósmym. Częściowo opłacałem ich garze na gali w Chicago. Już nie pamiętam, który to był rok dokładnie. Ale znaliśmy się od dłuższego czasu i po prostu Piotrek Wilczewski zaproponował, żeby, gdy rozwinęliśmy troszeczkę ten Global Boxing, żeby Mariusz spróbował tutaj. Także inicjatywa wyszła w sumie od niego i złożyło się, tak jak się złożyło. Mariusz potrenował tutaj. Zrobiliśmy kilkanaście walk i reszta to jest doprowadzenie do tego, gdzie wylądował, no ale to już jest jego urok. Mariusza urok zewnętrzny i predyspozycje, które miał. Także wiadomo, że w tej sytuacji trzeba było dostać wszystkie approvals zadbać o rankingi, wsadzenie go tam, gdzie trzeba, ale to było w sumie najmniejszym problemem, dlatego że w większości wypadków, jeżeli patrzymy na tą wyższą sferę tych urzędników, powiedzmy sobie, w danych federacjach, to są biznesmeni, dlatego jest bardzo łatwo się z nimi dogadać. I można po prostu dograć wszystko. A gdy podpisywał pan kontrakt z Mariuszem, czy zaczął współpracę z nim w 2010 roku, to spodziewał się pan, że doprowadzi go pan do walki o Mistrzostwo Świata wtedy, już widząc jego pierwsze treningi w Global Boxing? Wiedziałem. Wiedziałem. Reszta po prostu ułożyła się. Mieliśmy troszkę szczęścia, dobrą sytuację, także no, był przygotowany na tyle, ile mógł być przygotowany, ile predyspozycje mu pozwalały. Reszta to była decyzja Piotrka i Mariusza, czy podjąć tą walkę, czy nie. Było wcześniej parę propozycji jeszcze, których nie wzięliśmy, bo nie był gotowy, ze starszym, zwłaszcza ze starszym Kliczkiem, akurat w tej sytuacji sami zaproponowali, że są gotowi i już bierzemy. 18 miesięcy, tak jak pan wspominał. No niektórzy zawodnicy teraz, Dillian White czeka to już kilka dobrych lat. W kategorii półciężkiej chyba Eloy Del Alvarez czekał chyba 3-4 lata, żeby w ogóle walczyć o pas. Był mistrzem, miał walczyć o pas WBC ze Stevensonem, w końcu zaboksował z Kowaliowem. Zupełnie oczekiwanie tych zawodników często jest bardzo długie. A wy w 18 miesięcy zrobiliście, więc to jest teoretycznie naprawdę duży sukces, prawda? Że tak szybko, jeszcze wady ciężkiej. To był sukces. Szkoda, że nie było sukcesu w formie wygranej walki, no ale doszliśmy tam, gdzie doszliśmy i jest zapisane w historii, to jest najważniejsze. A ja swój zakład wygrałem.
Był pan też jednym, no bo ja zaliczam pana do polskich promotorów oczywiście, tak, bo też w pewnym momencie był pan jednym z głównych polskich promotorów, którzy rzeczywiście liczyli się, mimo że mieszkał pan w Stanach Zjednoczonych, to dużym atutem też również to było. Natomiast był pan jedną z osób, która bardzo lubiła organizować walki polskim pięściarzom o pasy regionalne, po to, żeby oni byli w rankingach. I młodziutki Kamil Łaszczyk chyba już w 2012 roku był w dziesiątce rankingu WBO. Był trzeci na świecie. Tak, bo od razu bardzo, bardzo szybko był, prawda? Mariusz Wach też walczył bodaj o pas WBC International. Przemek Majewski, WBO Intercontinental bodajże z Wenezuelczykiem. Więc tych walk, tak, więc tych walk było dużo. I one windowały zawodników polskich w rankingach. I miało się taką świadomość chyba często, że bez tych rankingów, bez tych pasów regionalnych, to ciężko byłoby, żeby były na przykład walki nawet Mariusza Wacha. Tak, w każdej inaczej organizacje operują i w tym wypadku wiadomo, że organizacja utrzymuje się z walk. Za przykładowo taki regionalny pas trzeba zapłacić. Następna rzecz, trzeba wziąć przedstawicieli federacji, żeby przyjechali, trzeba zapłacić im bilety, hotele i tak dalej, plus wszelkiego rodzaju opłaty, które są z tym związane do federacji. W związku z tym im więcej się robi przykładowo takich pasów regionalnych, pasków jak to mówią, tym szybciej dostaje się respekt w organizacji, tym szybciej chcą z tobą rozmawiać, dlatego że widzą, że po prostu no to jest biznes, tak jak każda inna rzecz. Jeżeli mają coś z tego, wiadomo, publikę, telewizję i tak dalej, zwłaszcza jeżeli są gale robione na telewizji, no to ten prestiż danej organizacji rośnie i wtedy patrzą na takiego promotora czy menadżera zupełnie inaczej. A zapytam, w tę stronę. Zapytam tak z ciekawości, bo też kibice boksu też się tym interesują. Ile kosztuje opłacenie, usankcjonowanie walki o pas regionalny, na przykład WBC International? Jakie to są koszta, zwiększanie, ile trzeba wydać, żeby taki pas zrobić na gali? Znaczy w zależności gdzie jest to robione. Pas bodajże kosztuje, nie wiem jakie są ceny teraz. Tak jak w tamtym okresie to było sam pas, który został przysłany, no to jest bodajże 500-600 dolarów. Następna rzecz, która jest, to jest opłata przedstawiciela federacji. To jest jego garża, ile oni tam liczą, teraz nie mam pojęcia, ale to jest paręset dolarów, ale trzeba mu kupić bilet, żeby przyleciał na miejsce. Dlatego mówię, wszystko zależy od tego, w jakim regionie jest to odbywane i w jakim miejscu. Trzeba mu zapłacić hotel, trzeba go wyżywić przez ten okres, kiedy jest od ważenia, właściwie oni przylatują dzień, dwa wcześniej, przed ważeniami, trzeba ich wyżywić, trzeba zadbać o nich, wziąć ich na kolację i tak dalej. Także są, to jest w sumie, jeżeli popatrzymy, parę tysięcy dolarów wydane tylko po to, żeby był pewnego rodzaju prestiż. No ale w sumie to się wraca w tym, że potem zawodnicy tego rodzaju przy danej kolacji można porozmawiać na temat rankingów, można zapytać, co trzeba zrobić, żeby on był w pozycji takiej, a takiej do tego. Przedstawiają, jakie są opcje, z kim trzeba walczyć. No i potem trzeba mieć naprawdę worek pieniędzy, żeby taką walkę stoczyć. No bo każdy zawodnik, który walczy już o jakiś tam pas, wymaga odpowiedniej garży. Także z tej strony nie wygląda to najciekawiej. No ale po prostu trzeba mieć pewne zasoby pieniędzy, żeby poświęcić na to. Jak pan wspomina ogólnie wyjazd do Hamburga, Mariusz Wach kontra Władimir Kliczko i tą całą otoczkę później, tak? Sprawa dopingu. Pan też pewnie mocno ucierpiał na tym, bo wizerunkowo na pewno, no bo no, ta sytuacja się zdarzyła. Jak pan w ogóle to wspomina o tym, o tej sytuacji, o Mariuszu, o tych przygotowaniach potem w Dzierżoniowie, najpierw w Global Boxing, potem w Dzierżoniu, jak to wyglądało? Znaczy tutaj przygotowania, gdy przygotowała się tutaj, wszystko było mniej więcej pod kontrolą. Wiadomo, że nie będę stawiał policji, żeby pilnowali każdego trenera czy jakiegoś tam doradcy, ale to się łączy po prostu z zaufaniem. Łączy się w to, że dany zawodnik daje z siebie wszystko i postępuje według zasad. Jeżeli to zaufanie zostanie zerwane w taki czy inny sposób, już nawet nie chodzi o Mariusza czy trenerów, ale z całą grupą, no to troszeczkę inaczej to wygląda, inaczej się odbiera. Nie jest to już przyjemnością wtedy, tylko człowiek się czuje troszeczkę oszukany. I w mojej sytuacji ja patrzyłem na to, słuchaj, za moje pieniądze, żebym, wiesz, tyle co wydałem, żeby jeszcze czuć się w ten sposób, to jest bez sensu. Ja nie chcę sobie zawracać głowy tym nawet.
Ale mówię, ma to dobre strony, dlatego że się podróżuje, spotyka się z odpowiednimi ludźmi. Przy okazji można zrobić interesy, przy okazji można się dowiedzieć wielu innych rzeczy i no ma, trzyma się to w jakąś całość. Czuje pan żal do kogoś z obozu Waha, że taka sytuacja się zdarzyła wtedy? Nie, no wiadomo, w tym momencie, gdy to się dzieje, człowiek ma różnego rodzaju myśli pod jakąś tam presją, czy z jakimś, no czuje się inaczej. Z biegiem czasu, no po prostu tak wygląda sport, tak wygląda sytuacja. Trudno znaleźć, wiadomo, że każdy wie, kto zawinił, ale to była historia. Słuchaj, pewnych rzeczy, które były w przeszłości, nie zmienisz. Musisz zadbać o to tylko, co jest teraz i zmienić przyszłość. Stało się jak stało. Ważne, że wszyscy są zdrowi. Nikt się nie przekręcił. A ty na to, co było, to było. A to była jedna z sytuacji, która, po której pan uznał, że może lepiej ten boks zostawić, że może troszeczkę odejść na bok, zostawić, może nie wiem, Global Boxing Tarnów zostawić, a ten boks zawodowy odłożyć na bok, bo oczywiście to było w 2012 roku, pan tak jeszcze kilka lat to funkcjonowało, natomiast to była taka przyczyna główna tego wszystkiego, że chciał pan odejść? Nie, pierwsza rzecz, potrzebowałem, dzień był zlokalizowany w budynku, w którym ja operuję biznes. I prowadziliśmy, po 12 prowadziliśmy przez następne 3 lata. Problem polegał na tym, że podwoiłem produkcję u siebie i potrzebowałem miejsca. Alternatywa była taka, albo zamknę gym i po prostu wstawię linie produkcyjne w to miejsce, albo przeniosę cały budynek gdzie indziej. Przeniesienie budynku tego rodzaju z produkcją to jest rzędu 15-20 milionów dolarów wydatku bez sensu. Dlatego stwierdziłem, że słuchaj, to jest moje hobby. Jak będę chciał inne hobby, to kupię sobie wędkę i pojadę sobie na ryby, nie? To nie jest coś, czego się utrzymuje. I w związku z tym, wiadomo, że biznes był pierwszy, bo to są rzeczy, które zapewniają przyszłość mojej rodzinie, dzieciom, tak samo mi. I wiesz, taką decyzję podjąłem. Ale po 12 roku już troszeczkę z większą taką... sceptycznie podchodziłem do wszystkiego, co się dzieje dookoła. Mimo wszystko, tak jak mówię, nawet po 12 roku poznałem bardzo dużo innego rodzaju ludzi, którzy po prostu nauczyli mnie pewnych rzeczy, pokazali mi inny sposób robienia i to jest doświadczenie, które nabywa się z czasem, które w sumie można wykorzystać do normalnego życia później też. W 2012 roku była walka, wróćmy do Wacha. Jeszcze przez 3 lata był pan związany z Mariuszem Wachem. Były walki w Polsce, była współpraca z Mariuszem Grabowskim. Jakie były możliwości wtedy w karierze Wacha? Co można byłoby mu wtedy zrobić po tym walce z Kliczko? Bo wybraliście Polskę i Mariusza Grabowskiego, te gale w Polsce. Okej, jakie były alternatywy? 2012, no wiesz, po walce z Kliczko, tak jak było, Mariusz miał bilet, wykupił bilet na powrót tutaj, wrócenie do treningu i po prostu jakąś ewentualnie zorganizowanie walki tutaj, no ale Mariusz nigdy nie wrócił już. Wtedy tutaj bilet przepadł, no i zaczął trenować, że tak powiem, w Polsce. Byłem tam na dwóch bodajże walkach. To były walki organizowane i jedna w Global Boxing w Dzierżoniowie, druga, już nawet nie pamiętam gdzie, ale ten, to po prostu po całej sytuacji z walką z Kliczko zaczęło to po prostu się, że tak powiem, rozjeżdżać. Także Mariusz trenował już w Polsce, paru ludzi zgłosiło się, zakręciło się wokół niego, chcieli, nie wiem, zrobić karierę, whatever. I tak to wyglądało, jak wyglądało. A jak wyglądały pertraktacje kontraktowe Powietkin, Wach i ta cała sytuacja? Wach mówił, że to jest walka o wolność, ponieważ jeśli zawalczy, to będzie miał wolny kontrakt, nie będzie pan ani z panem, ani z Barchfieldem. Nie, kontrakt z tym był pertraktowany, przede wszystkim ja się wyłączyłem z Jimmy Burnsfield, który był partnerem w promocji na ostatnim etapie. I Jimmy jest typowym promotorem, że musi każdą kasę zarobić. Znaczy, wiesz, każdy pieniądz jaki jest i w związku z tym ten chciał odejść,
zerwać kontrakt, bo tak jak mówię, to nie był kontrakt ze mną, to był kontrakt już z następną grupą, gdzie byliśmy 50-50 partnerami od walki z Kliczko. I po prostu, tak jak mówię, on doprowadził. Jimmy'ego syn jest z kolei adwokatem, który zajmuje się też sportem, bo zajmuje się MMA. Także przyblokowali wszystko w taki sposób. No, ja byłem dołączony do tego jako partner, ale tak jak mówię, czy WAG wtedy by zapłacił, czy nie zapłacił, to już była sprawa, tak jak mówię, ja za walkę nie wziąłem pieniędzy żadnych, jeżeli chodzi o walkę z Kliczko. Także tam były pieniądze do podziału. Tutaj jakieś tam parę tysięcy dolarów to nie robiło mi żadnej, bo to była dużo inna gala i suma. To nie robi różnic. Tak jak mówię, mam z czego się utrzymywać, z czego żyć, to była dodatkowa zabawa. Ale tak jak mówię, drugi promotor Jimmy chciał wyciągnąć wszystko. Jeżeli chce odejść, musi zapłacić cały kontrakt i tak dalej, i tak dalej. No i tak ustawili. Mhm. Także z tej sumy ja dostałem pieniądze, które przeznaczyłem na Global Boxing Foundation i z tego kupiliśmy sobie sprzęt do Tarnowa, do... Tyle. Proste. A jak pan wspomina Iwaja Łogocewa, z którym musiał pan kilka razy rozmawiać odnośnie Mariusza Wacha, on Mariusz Wach wtedy podpisał kontrakt menadżerski z Iwajem Łogocewem. Czy to był... Tak, zapomniałem o tym gościu, dlatego się wszystko też rozlało, bo jeden z największych bajkopisarzy to był właśnie ten gość, który był kompletnie broke, bez centa w kieszeni, ale z dużą wyobraźnią, że tak powiem. Gość, który potrafi sobie pójść tam zrobić parę zdjęć z jakimiś tam osobami i używać to, że on zna, on może wszystko z nimi załatwić. No ale to, tak jak mówię, to nie trzeba, bo ja tutaj wrzucę na Google, czy zadzwonię do dwóch, trzech osób, zapytam, kto to jest i od razu mi powiedzą, czy on ma znaczenie, czy nie. Czy albo uważać na niego, albo go zostawić, albo sobie nie zawracać nawet tej głowy tym. Dlatego na tym etapie też postanowiłem, że tak jak mówię, to się wszystko ciągnęło do 15 roku i po paru spotkaniach z różnego rodzaju takimi ludźmi stwierdziłem, że jeżeli ja mam po każdym spotkaniu brać shower i to długi shower, żeby zmyć siebie brud, który się łączy z tym, co się łączy z tymi ludźmi, to ja tego nie potrzebuję. A walki Mariusza właśnie przed Powietkinem, tam był Travis Walker, Konstantin Irish. Czy pan miał jakąkolwiek, czy musiał pan się zgodzić na te walki, czyli nie wiem, podpisać pod kontraktem, czy po prostu to było wszystko na linii Grabowski, Wach i jego otoczenie? Nie, tamte późniejsze walki oni już załatwiali, po Powietkinie wszystko było już pozamiatane. Także później nie wiem, kto promował, jak promował, czy kontrakt miał, czy nie miał, ale wie, ostatnia walka, która była zrobiona pod tym, no to była walka, to były negotiation, które były tutaj zrobione przez Jimmy'ego z Connecticut. On załatwiał to wszystko, dogrywał do końca i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także też miał swoje problemy z ludźmi, którzy byli dookoła, no ale to są, tak jak mówię, to się łączy z tym, czym się ludzie zajmują. Mhm. Zacytuję teraz takie jedno zdanie. Żałuję, że Mariusz Kołodziej odszedł z boksu. Gdybym został wraz z Mariuszem Kołodziejem w jednym teamie, to prawdopodobnie byłbym mistrzem świata. Jak pan myśli, kto to powiedział? To powiedział Kamil Łaszczyk, bo Kamil Łaszczyk miał predyspozycję do tego, jedne z najlepszych, żeby zostać mistrzem świata. Był już usytuowany w rankingu w odpowiedni sposób. I najgorszą rzeczą, która może się stać, to bez urazy dla Kamila i nikogo z jego teamu, to jest to, że w złym okresie po prostu Kamil się zakocha. Bo w momencie, gdy był u nas tutaj trenował, Kamil bardzo, bardzo ciężko przeżywał rozłąkę. Dlatego, że jest polski chłopak, wychowany w Polsce, dla niego tutaj no było fajnie, ale było tylko praktycznie, mieszkał w mieszkaniu tutaj i chodził na treningi, ewentualnie tam z jakimiś pseudoznajomymi raz na jakiś czas. Także bardzo tęskni. To się na wszystkich. On spędzał większość czasu na Skype'ie rozmawiając z dziewczyną, aniżeli chciał spędzić w gymie w tym okresie. I najgłupszą decyzją, którą żeśmy podjęli, to było po prostu w związku z tym, że jest tak, jak jest w jego sytuacji, to słuchaj, jedź Kamil do Polski, będziesz trenował z Piotrkiem w Dzierżoniowie w klubie. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, zwłaszcza w jego wadze, dlatego że nie może się rozwinąć w Polsce z uwagi na to, że nawet sparring partnerów nie ma.
takich jak powinien. Tutaj ja zagwizdam i ja mam 10 gości, którzy są w stanie go połamać. Tylko po to, żeby po prostu sprawdzić się. I to mieszanka nie dość, że narodowościowa, ale mieszanka różnych styli. Gdzie w Europie jest typowy styl, że tak powiem, europejski, który funkcjonuje i w momencie, gdy zawodnik ściera się z kimś z Ameryki Południowej, no jest ciężko mu się odnaleźć. Także tak, Kamil byłby mistrzem świata, gdyby został tutaj i w pewnym okresie swojego życia nie wyjechał. Dlatego się śmieję, że gdyby się nie zakochał, to na pewno byłby, zanim pozna dziewczynę, byłby mistrzem świata już. A to po prostu troszeczkę go oddaliło. Wiadomo, później problemy, wszystkie inne problemy z kontuzjami, z innymi tam rzeczami, no ale ten zawodnik, jeżeli ktoś mu da szansę teraz, no to jest w stanie osiągnąć wszystko, ale w jego przypadku on musi zmienić teren treningów, dlatego że musi być wyeksponowany do zawodników innego rodzaju. No tak jak mówiłem wcześniej, Kamil ma straszne problemy miał z rozłąką, także każdy człowiek inaczej to przeżywa. Jeden na obczyźnie znajdzie się bardzo szybko i poradzi sobie. Nostalgia. Będzie chciała przebywać z osobami, które się zostawiło, no i w związku z tym nie może dać siebie 100%. On był na takim rozdrożu, gdzie nie wiedział, jak się określić. Chciał tutaj, chciał dziewczynę, żeby przyjechała tutaj, dziewczyna z kolei miała pracę czy studia tam. To było takie troszeczkę skomplikowane. Przenieśliśmy go na Florydę, tam mieszkał, trenował, dziewczyna przyjechała też do niego, no ale też nie mogła być dłuższy okres czasu. W związku z tym, że ja mieszkam tutaj i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby latać co 2-3 tygodnie do tego, do Polski czy do Europy, organizować jakieś gale. Poza tym to nie jest moje terytorium. A w związku z tym, że znamy się z Leonem Argulezem i z Andrzejem Wasilewskim trochę czasu, no podjęliśmy taką decyzję, słuchaj, ja się już nie będę tym zajmował. Jeżeli już mamy zadbać o chłopaka, no to w Polsce Andrzej mu zapewni walki. Leon tutaj z kolei zajmie się, gdyby chciał przyjechać tutaj z powrotem i walczyć. Także ma dwa fronty. A nie wiem, czy to była najlepsza decyzja, czy najgłupsza decyzja, no ale to była decyzja, została podjęta i pojechaliśmy w ten sposób. Tak samo w międzyczasie obydwaj chłopcy podpisali kontrakty, tak samo jak Kamil, jak i nie, Michał. Patryk, tak? Patryk Szymański. Podpisali z tym, z Hejmonem, jeżeli chodzi o menadżerowanie wewnętrzne tutaj, no ale tak jak mówię, to trzeba siedzieć na tym, trzeba się zajmować każdym zawodnikiem indywidualnie, no i po prostu nie wyszło to do końca. No właśnie, pana zdaniem zajęto się dobrze, odpowiednio zajęto się Łaszczykiem, czy jednak jest duży żal? Trudno mi mieć żal do kogokolwiek, dlatego że to są decyzje, które podejmuje tak samo zawodnik. To nie jest to, że promotor mówi, słuchaj, goodbye, jest po wszystkim, tylko jest taka opcja i wiesz, ja położyłem karty otwarte. Ja nie będę się, nie ma na tyle czasu teraz, czy energii, żeby się zajmować tym. Nie chcę, żeby twoja kariera poszła, to jest opcja. Może cię przejąć pan Andrzej Wasilewski z Leonem Argulezem, masz dwa rynki zapewnione. No albo wiesz, ty też możesz podjąć decyzję. Nie wiąże cię ze mną kontrakt w tym momencie żaden. Także zresztą te wszystkie kontrakty, które ja miałem, to były płynne. W każdej chwili mogłeś sobie odejść i robić co robisz. Także obustronnie podjęliśmy taką decyzję. Może nie najmądrzejszą, ale podjęliśmy. Trudno, nie mogę tego zmienić. Efekty, jakie mamy, kto zrobił źle później, no, trudno mi powiedzieć, bo wiesz, ja przeglądam czasami waszą ten boxer.org i widzę, że tam po prostu wszyscy tępią pana Wasilewskiego, czy mają jakieś złe opinie i tak dalej. Dla mnie osobiście, tak jak mówię, nie mam jakichś rzeczy negatywnych, jeżeli chodzi o pana Andrzeja. Dla mnie wprost przeciwnie, to jest człowiek, który otworzył polski boks na świat. Byliśmy kilka razy wspólnie na różnego rodzaju konwencjach, czy to było w WBC, czy to było WBO, czy w Las Vegas, czy w Puerto Rico. I tak jak Andrzej jest traktowany przez wszystkich dygnitarzy z wszystkich federacji, trudno by było, powiem szczerze, żadnemu
jakiemukolwiek promotorowi innemu dostać taki respekt, jak on dostaje. Przede wszystkim tak między wersami. Każdy z prezesów danych organizacji traktuje tą pracę jako prezesa, że tak powiem, w pewnej formie rozrywkowej. Okay? Najlepszy przykład dał mi kiedyś prezes, powiedzmy sobie, danej organizacji. Nie? Siedzimy po tych oficjalnych częściach, które odbyły się tam, tych przemówieniach i tak dalej, poszliśmy pewną grupą. I w tym momencie ja, wiesz, siedzimy, luźna rozmowa, pytam się go, słuchaj, pomijając imię, przecież jesteś renomowanym adwokatem, masz super praktykę adwokacką, super klientelę, po jaką cholerę ty się zajmujesz boksem? Wiesz, jak mi odpowiedział? Bardzo prosto. Mario, ja jestem żonaty 37 lat. Wiesz, dlaczego jestem żonaty 37 lat? Bo mam swoje hobby, którym jest boks. Czyli ja chodzę do pracy od poniedziałku do piątku, a w piątek wyjeżdżam sobie na galę. W związku z tym ja nie muszę przez weekend dealować z moją żoną. Widzimy się tylko w tygodniu, gdzie przychodzę z pracy, zjemy kolację i idę spać. Nawet się nie kłócimy. W weekendy mnie nie ma. I co jest najlepsze w tym wszystkim? To jest dla mnie przyjemność. Raz, że nie kosztuje mnie nic, dlatego że promotor zapłaci mi bilet, zapłaci mi samolot, wsadzi mnie do najlepszego hotelu, weźmie mnie do wykwintnych restauracji, na koniec dnia jeszcze parę groszy przywiozę z sobą. To dlatego się zajmuję. Nie dlatego, że ja strasznie kocham daną dyscyplinę, tylko po prostu jest to moje pewnego rodzaju hobby. Jak pojechaliśmy, bo wiadomo, sytuacja przykładowo z Mariuszem Wachem. To, żeby Mariusz mógł walczyć z Kliczką czy jakikolwiek WBC, musiałeś dostać tak zwane błogosławieństwo od papy Sulimana. No to błogosławieństwo to wygląda w ten sposób, że nie dostaniesz możliwości walki o pas, jeżeli papa cię nie pobłogosławi. Także próbując dostać się do tego, do tych dygnitarzy, zostałem zaproszony przez papę do Mexico City, poleciałem z Mariuszem tam dosłownie na dwa dni. Jeden dzień przylecieliśmy, dano nam hotel, super zapłacony i tak dalej, który notabene należał do Sulimana. A w pewnym momencie papa przyjechał na wózku, Maurycy go przypcha, bo już był w takim stanie wtedy, pamiętam. Polubił Mariusza od zaraz i pobłogosławił go, okej? Okay? Poszliśmy później na wspólną kolację, tam był Sergio Martinez, był ten meksykański, jak on się nazywa? Zaraz sobie zapomnę. Chavez Junior? Canelo Alvarez, Canelo, tak. Z jego promotorem i tak dalej, cała grupa zawodników z przedstawicielami, wszyscy. Pobłogosławili się, pojechali. Jesteście, teraz możecie walczyć o ten i ten pas i wsadzamy go na ranking. Ale tylko dlatego, że papa go polubi. A jeżeli chodzi o Sulimana, bo każdy kojarzy go tylko przede wszystkim z boksem, to jest rodzina, która jest bardzo poważnym, zajmuje się bardzo poważnymi biznesami w Meksyku. Przede wszystkim to jest główny ten dostawca do wszystkich zakładów medycznych, szpitali i tak dalej, equipment. Tam zrobili pieniądze, to jest dla niego hobby. Także, tak jak mówię, w większości wypadków dlatego poznajesz ciekawych ludzi, możesz nawiązać kontakty, możesz... I dlatego jest to ciekawe. Powracając do tego, co rozmawiałem o panu Andrzeju. Tak jak mówię, przede wszystkim ma respekt wszystkich organizacji, bo byłem na wszystkich, na większości tych całych meetingów rocznych i trudno by było jakiemukolwiek promotorowi dorównać w tej zewnętrznej stronie, bo jest respektowany przez tą elitę taką na górze, jako praktycznie taki, że tak powiem, partner. A śledzi pan teraz polski boks, ostatnią walkę Michała Cieślaka z Ilungą Makabu. Mówi pan teraz, że kontrakty mieli jego pana zawodnicy mieli kontrakty bardzo płynne, można było w każdej chwili odejść, rozwiązać umowę. No, Michał Cieślak aktualnie ma chyba 3 albo 4 kontrakty. W Polsce się śmieją, że zaraz ktokolwiek, jakiś kibic wyjmie dokumenty z szafy i okaże się, że jest 5. promotorem Michała Cieślaka. Jak pan na to wszystko patrzy tak z boku, to co pan sobie o tym sądzi, że nagle zawodnik ma 4 kontrakty, nie może za bardzo walczyć? Nie wiadomo po koronawirusie, do kogo on ma się zgłosić właściwie po walkę, bo tak naprawdę ma 3 kontrakty. Jak pan to ogólnie ocenia? Nie wiem, no ale to jest troszeczkę dzieci nada. Prawo nie pomaga temu, które macie w Polsce, dlatego że... Dlatego, że
wszyscy mogą spisywać. Takie kontrakty powinny być datowane, notowane i leżeć w files na tej podstawie. Tak jak tutaj, jeżeli masz zawodnika, wprowadzisz jego numery i widzisz od razu, czy jest podpisany kontraktem z kimś gdzieś, bo dlatego, że kontrakty są rejestrowane. Nie ma możliwości, to już jest niezgodne z prawem. Taki kontrakt każdy może sobie, bo to są dokumenty publiczne, częściowo. Także można sobie zobaczyć, przynajmniej zobaczysz datę, kiedy się kończy, kiedy się zaczyna i tak dalej, z kim, jak, gdzie, o której godzinie. A w Polsce jest troszeczkę jak na kraj, jest za dużo promotorów, bo w sumie na taki kraj powinno być dwóch mocnych promotorów, którzy konkurują ze sobą. A tam w sumie co druga osoba jest jakimś tam promotorem czy menadżerem. I dlatego się rodzą cuda. No i wpływ środowiska na zawodników, którzy... Słuchaj, zadaniem zawodnika powinno być zajęcie się treningiem, przede wszystkim treningiem. I od samego początku powinien mieć, jeżeli nie jest sam zdolny do tego, powinien mieć jakieś przedstawicielstwo, przedstawiciela, który załatwia wszystkie inne rzeczy. Nie jakiś przybrany z ulicy, tylko gość, który ma jakiś respekt, który robił to już kiedyś, który ma doświadczenie i ma jakieś wpływy. No bo słuchaj, menadżerem każdy może zostać, no ale co ty możesz dla mnie zrobić przede wszystkim jako menadżer? Jest dużo opowiadania bajek, a w rzeczywistości, wiesz, rzeczywistość jest inna. A pan poleciałby ze swoim zawodnikiem do Kongo na walkę o Mistrzostwo Świata i dowiedziałby się na pan na przykład o tym, że nie można przelać pieniędzy, więc trzeba pieniądze wziąć ze sobą i gdzieś przetransportować. Pan sobie w ogóle wyobraża, że amerykański promotor pojechałby na przykład poleciałby na tę galę do Konga i też musiałby, nie mógłby nawet przelewu zrobić? Znaczy wiesz, wyobrażam sobie, ja widzę... Don King latał po całej Afryce i załatwiał, wiesz, wszystkie te, także to jest taki rynek, jaki jest. Nie wiem, czy ja bym pojechał akurat nie do Konga, wiesz, do Konga, czy gdziekolwiek do Afryki, do kraju nieznanej, ale infrastruktura jest troszkę inna, no to jest, wiesz, troszkę inaczej to się załatwia. Wiesz, dobrze jest powiedzieć po wszystkim, jak znasz fakty. A w rzeczywistości, jeżeli masz napięcie, masz możliwość życia i tak dalej, no to słuchaj, podejmujesz ryzyko. Tak... Okej. Okay. Global Boxing to była taka familia, też w Polsce było widać często, jak fajnie te materiały są z Nordbergen, z Jimu. Jedną z osób, z którą pan współpracował, był Przemysław Majewski, The Machine. Z którym też mieliście fajne chwile, kilka fajnych walki, Eddie Caminero, ostatnia oczywiście walka z Curtisem Stevensem, natomiast to też był zawodnik, którego pan promował, pomagał mu i kilka fajnych walk udało się zrobić. Tak, no Przemyś to jest najbardziej oddany zawodnik, także ja dostaję co święta dostaję od niego zaśpiewaną na Messenger wiadomość. No nie chcę preferować nikogo, ale najbardziej poukładany chłopak, także po Stevensie to też taka nasza wspólna decyzja była, bo po prostu nie każdy będzie, do pewnego etapu można dojść, ale później masz różnego rodzaju, można sobie krzywdę zrobić. Dlatego po tej walce w sumie podjęliśmy decyzję, że to co masz zarobić, zarób, wsadzisz sobie w biznes i zaczniesz funkcjonować troszeczkę inaczej. Tak zrobił, posłuchał, założył biznes, prowadzi teraz bardzo dobrą firmę w Chicago, przeniósł się do Chicago w ogóle. Funkcjonuje. Tak jak mówię, trenuję sobie tam dalej na boku, trenuję jakieś dzieci czasami, czy jakieś tam prywatne treningi, no ale ustawił sobie życie. I głównie o to mi chodziło, żeby każdy po tej swojej karierze miał to wszystko w pewien sposób poukładane i nie skończył tak jak większość zawodników tutaj, gdzie zarabiali miliony, a na końcu wylądowali na ulicy. Nie mieli się za co wyżywić, także... To jest przemysł. Można mówić, to jest największy jajcarz, jakiego można było poznać, ale mówię, najbardziej poukładany chłopak. Także on wiedział dokładnie, o co mu chodzi, dalej wie, o co mu chodzi, układa sobie życie i rozwija się w ten sposób. Tak jak mówię, pewną część swojego życia przeżył w boksie, a potem jest następna część. Jak długa jest lista zawodników od 2015 roku, którzy kontaktowali się z Mariuszem Kołodziejem w celu, po prostu chcieli, żeby Mariusz Kołodziej ich promował? Czy była jakaś taka lista zawodników, czy oni pytali, dzwonili? Myśmy nie działali tylko na, bo także Basir przykładowo swoich trenerów z... przyprowadzali, promowaliśmy częściowo niektórych zawodników z tamtej strony też.
Wszyscy chcieli zostać tutaj, no ale tak jak mówię, ja zdecydowałem, że już nie chcę się tym zajmować. Także zgłaszali się zawodnicy, zgłaszałem się do tego nawet momentu z różnego rodzaju projektami, bo poza boksem, tak jak mówię, zajmuję się różnego rodzaju interesami. Jeżeli któryś z chłopaków ma jakiś tam projekt nawet do zrobienia, jakiś ciekawy business idea, no to przychodzą się doradzać, czy zrobić, czy nie, jakie są alternatywy i tak dalej. Także w sumie ta wąska znajomość dalej się utrzymuje i przede wszystkim dlatego, że nikt nikogo nie przekręcił. To jest najważniejsza rzecz. Każdy może, tak jak mówię, ja się mogę obudzić jutro, popatrzeć w lustro i wyglądam tak samo, nie? Nie potrzebuję się bać siebie, bo ani nie oszukałem nikogo, ani nie wykorzystałem nikogo. Każdy podejmował decyzje, jakie podejmował. Czasami ludzie podjęli złe decyzje i potem szukają kozła ofiarnego, że ktoś został zmuszony, czy popchnięty do tego. Ale nie, no, tak jak mówię, to były decyzje, które wszyscy podejmowali wspólnie.